Razem z kumplami radzimy sobie całkiem nieźle. Nie dość dobrze dla Pearsona, ale on zawsze jest na nie. Kto wie, kotku. Może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie. Ale najpierw musimy zająć Marini. Schmeling kontra Lamota. Schmeling znokautowałby Lamotę. Bez jaj. Schmeling to nazior. Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Nietzsche mówił, że ludzie dzielą się a, na... A, nie filozofuj, student. A ta walka Lewis kontra Robinson? Z Lewisem z 38 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. Hej! Kto przylazł pod okładkę? Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczybyków chce zająć beze mnie Marini? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi po kasznytę. No dobra. Niezła, prawda? Widziałem gorsze. Dobrze znowu cię mieć, szeregowy. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Marini, to drogi będą nasze. A skoro Zussmann może przyjąć scyzor na bebech i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze, sir. Turner ma misję i chce nas chronić. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. Dowalimy! Dobra, pierwszy pluton, ruszamy! Jazda, jazda! Bobowce całą noc nawalały w miasto. Zostawiły nam wiele roboty. Hej! Taka rana goi się w 8 tygodni. Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, tak? Gówno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak koń, ser. Wypruwasz sobie flaki, ale nie chcę ich oglądać. Czołgi naprzód! Trzymajcie się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego! Pearson chyba cię lubi! Ha, ale wy lubią jeść mięso. Ruchy, ruchy! Widzę, że nieźle się trzymasz. Chca, a co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić. Wiesz, czemu tak po tobie jeździ? Przełęcz Kasserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. A, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać twardziela, a jego ludzie za to zapłacili. Misję chuj strzelił. Zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mu nie wybaczy. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzą mu to za akt. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podda. Zabiłby, żeby mieć czyste akta. Wiesz, za co ja bym zabił? Za porządną szamę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej, zjadłoby się coś z grilla. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to szkop. Daniels ma rację. Nie wszyscy są źli.
Dali nam Keplera, Mozarta. Patrzcie, studenta. Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. Nie zapomnijmy o wynalazkach. Prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Słyszeliście to? Leci w tę stronę! Sztukasy nadlatują! Cholera! Mierda! Jazda z ciągu! Złazić z drogi! Przejdziemy bokiem! Ruchy! Musimy ochraniać nasze Żermany! Słychać ostrzał przeciwlotniczy! Przejmiemy jego... Leci granat! ...przeciwlotniczych i załatwimy... Rzucam dym! Musimy rozwalić KM-y! Oflankować ich od lewej i prawej! Ruchy, ruchy! Szkopski granat, wynoś się stamtąd! Zaj na górę lampę! Nie zatrzymywać się! Na prawo! Na prawo będziemy wstać! Koniec amunicji! Przeładowuję! Na górze! Próbują nas wymanewrować! Prosto przed nami! Musimy się spotkać z czołgami! Daniels, amunicja! Rzucam granat! Rozproszyć się! Na północ! Niemcy! Wrót wychodzi za zasłonę!
ruszyły! Mam amunicję, Daniel! Na północny wschód! Potrafiłem! Za nimi! Przejdź na przód! Dalej, wycofują się! Do przodu! Rozproszę się! Nadciągają ze wschodu! Przeciwnik na godzinie trzeciej! Szkodzi granat! Wydusz się stamtąd! Przeciwnik na godzinie 12! Rzucam granat! Daniel! Zbieramy się dalej! Szajca! Żołnierze wroga! Muszę przeładować! Broń w pogotowiu! Mamy ciało pelot! Sztukasy rozwalać! Wrogowie są na polu! Łap amunicję, Daniels! Musisz obsługiwać ciało! Bombowce rozwalają nasze czołgi! Musimy je zdjąć! Nadlatują! Na pierwszej! Radia wydaje się być wkurzony. Szkopy nie wiedzą, co się dzieje. Leci więcej. Na wprost. Wysoko! Na wprost! Prosto w to wszystko, co macie? Jeszcze nie! Na drugiej! Skup się! Wysoko! Bardzo nich zajmiesz! To wszystkie! Dobra robota, Daniel! Hej, to Perez! Hej, Perez! Nic ci nie jest? Dorwali Millsa w zasadzce, ale odgryźliśmy się! Ocalali, okopali się przed nami z pakami. Musimy ich załatwić. Dobra, Pearson, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Ta jest! Daniel, Zussman, za mną idziemy!
Perez mówił coś o Pakt 38. Co to niby jest? Niemieckie działa. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Sam się zastanawiam. To jeden z naszych. P-47. Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. To cywile. To zbrodnia wojenna. Co ty, kurwa, nie powiesz, student? Walczymy w końcu z nazistami. Tutaj! Mamy punkt obserwacyjny! Wyciągnij lornetkę! To Perez i jego chłopaki trafią prosto w paszczę piekła! Musimy rozwalić tę obsługę paków! Otworzyć ogień! Dwa paki w polu widzenia! Daniel, zdejmij obsługę! Pozycja wroga zaraz za żywopłotem! Schować się za czołgi! Wszyscy zbiórka! Zbiórka! Schowajcie się za czołgami! Niech te szermany się na coś przydadzą! Czołgi do ataku! MG-42! Schowajcie się za czołgami! Na godzinie 11! Osłońcie się czołgami! Szkopy wybiegają z okopów! Nadchodzą z południowego wschodu! Wal do tego gniazda MG-42 po prawej! Ognia! Strzelec! Wal do tego gniazda MG-42! Ognia! Zostań przy czołgach! Wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! Do przodu! Więcej Niemców za zniesienie! Patrzcie, jak zwiewają! Tam jest ukryte! Dopadniemy was! Zaczynamy dalej! Uwaga! Nasz czołg oberwał! Ostrzał z paku! Musimy je natychmiast zlokalizować! Nie możemy się ruszyć, póki nie zdejmiemy tych paków! Kłaście wyżej i pozbądźcie się obsługi dział! Nie żyje!
apteczkę! Rozwal te paki! Widzę trzy paki! Wal w amunicję! Wrota w piechotę! Wal w amunicję! Daniel, strzelaj w amunicję! Rzucam granat! Mam dla ciebie apteczkę! Officer! Wal w amunicję, stary! Wal w amunicję, stary! Mam dla ciebie apteczkę! Daniel, strzelaj w amunicję! Wal w amunicję, stary! Daniel, strzelaj do amunicji przy tych pakach! Wal w amunicję! Musimy oczyścić okopy! Dzięki, że mnie osłaniałeś, Daniel! Wszystkie czołgi! Ostrzał okopu! Oczyśćmy je! Pearson, zabierz tam swoich ludzi i oczyści okopy! Zrozumiałe! Wszyscy naprzód, oczyśćmy te okopy! Na ziemię! Hej! To Turner! Nic im nie jest! Biegiem do Turnera! Ruchy! Poruczniku! Czekajcie! Dowódca! Dobra, słuchajcie! Atakują kompanię Charlie przy kościele! Potrzebują od nas wsparcia! Natychmiast wyślij ludzi! Sir, jesteśmy mocno rozciągnięci! Rozciągnijcie się bardziej! Tak jest! Kurwa! Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia! Dobry plan. Perez! Pearson, uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy!
Którędy do Marini? Tą drogą do następna wioska. Uwaga, spory zakręt, ostrożnie! Przed nami rozwidlenie! Wypatrujcie wycofujących się szkopy! Wpadną prosto na kompanię Czarni! Musimy być tam pierwsi! Lewo! Uwaga! Daniel, przed nami szkopy! Dalej! Przed nami pancery! Ostrożnie! Blisko! Już niedaleko! Do dechy! Którędy? Prosto! Jedź prosto! Nie utrzymałeś się dłużej! Na prawo! Ostro w prawo! Kurwa! Zussman! Za kierownicę! Stanę za działem! Się robi, wrogie jeepy! Szwabskie jeepy przed nami! Nie utrzymałeś się dłużej! Czarny na nas liczy! Droga zablokowana! Widzę jakąś wyrwę, trzymaj się! Żołnierze wroga, dom po prawej! Niedaleko! Kompania Czarni w tamtym domu! Otoczyli dom! Leci więcej! Okrążają z lewej! Nie odpuszczaj! To wszystko zdobacie! Pozwólcie się reszty! Musimy przestać się tak spotykać. Chyba nie wymiękasz, Murphy. Dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? Czy po drugiej stronie nie czai się armia szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasne, szeregowy. Zajmij nam pokój w Ritzu. Sir. Po prostu się boi. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mnie jest, sierżancie. Daniels, przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie! Obrzasku zajmujemy Marini! Nie mogę uwierzyć, że znów walczę u boku Zussmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pearson da mu luzu. Nic z tych rzeczy.